Cześć, witam serdecznie na kanale Kreatywny Dzień i zapraszam na drugą część oblotu modelu KD Prząśniczka. Od ostatniego oblotu zaszło kilka zmian. Serwomechanizmy zostały przesunięte, powierzchnia statecznika poziomego została powiększona i ogólnie kadłub został przedłużony. Aktualnie pracuję nad planami oraz zestawami do samodzielnego montażu. Jeśli interesuje Cię ten temat, to więcej informacji znajdziesz na stronie www.kreatywnydzień.com lub w opisie filmu. Dzisiejszy cel jest dużo mniej ambitny od poprzedniego. Dzisiaj chciałbym tylko sprawdzić, na ile te wszystkie zmiany mają jakiś pozytywny wpływ na charakterystykę lotu. Ostatnio te loty były takie trochę losowe, a dzisiaj chcę, żeby bez użycia nadajnika były powtarzalne loty. Powtarzalne, proste, ślizgowe loty. Dużo czasu nie zostało, jest jakieś, może jakaś godzinka niecała do końca dzisiejszego dnia, więc odpalamy maszynerię i testujemy. Więc mam już pierwsze loty z silnikiem za sobą. No nadal jest to trochę wściekły ptaszek, ale już powoli jesteśmy blisko celu. Trochę trzeba wytrymować to. To co mi się podoba jest ten fakt, że nie trzeba dużo gazu. Ona po prostu sobie szybuje lub ma taki poziomy lot przy minimalnym gazie. I podczas dodawania gazu nie wzbija się automatycznie w górę, tylko przyspiesza. Ale jeszcze jest dużo takich punktów, które trzeba rozgryźć. Jeśli spodobał Ci się ten film, to jestem przekonany, że ten film również Ci się spodoba. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję również za uwagę i zapraszam na kolejny film.